Dzisiaj w mojej inspirującej biblioteczce zapraszam Ciebie do lektury Samoakceptacji Bogusi Andrzejewskiej. Jest to praktyczny przewodnik rozwoju osobistego. Zawiera całą gamę niezwykłych ćwiczeń, które pomogą Tobie otworzyć się na miłość do samego siebie. Zapraszam do lektury. Wyobraź sobie, że mamy w ogrodzie jabłoń, która co roku daje nam smaczne jabłuszka. Niestety, połowa owoców spada zanim dojrzeje i są one niesmaczne. Czy zdecydujesz się ściąć drzewo, które daje nam także pyszne i zdrowe owoce? Zapewne nie. Nikt nie będzie pozbywał się pięknego drzewa, które rodzi dobre jabłka. Raczej przyjmiemy spokojnie, że część spada wcześniej i nadaje się tylko do wyrzucenia. Jednak z radością będziemy chrupać te jabłuszka, które dojrzały i nabrały smaku. Każdy z nas jest taką jabłonią. Nikt nie odnosi samych sukcesów. Nikt nie jest zawsze opanowany i uśmiechnięty. Nikt nie jest najmądrzejszy. Jesteśmy jak drzewa, które dają owoce o różnych smakach. Pyszne, dojrzałe, ale i kwaśne lub cierpkie. A czasem po prostu średnie i takie sobie. Podstawą wysokiej samooceny jest umiejętność zaakceptowania tego faktu i przyjęcia, że nasze słabości i wady są normą. Nie czynią z nas ludzi złych i niegodnych. Mamy do nich prawo. Aby podnieść poczucie wartości, musimy dostrzec i docenić nasze dobre strony. Są w każdym z nas.